sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Witam serdecznie jeszcze raz na briefingu prasowym w sprawie podpisania listu intencyjnego między Krajową Spółką Cukrową SA a Klubem Koszykówki Włocławek SA. Witam Państwa, pozwolę sobie oficjalnie przywitać bohaterów dzisiejszego wydarzenia. Witam Pana Tomasza Regę, członka zarządu Krajowej Spółki Cukrowej SA. Witam Pana Radosława Piesiewicza, prezesa zarządu Polskiego Związku Koszykówki i Polskiej Ligi Koszykówki. Dzień dobry Państwu. I Pana prezesa Arkadiusza Lewandowskiego, prezesa zarządu Klubu Koszykówki Włocławek. Dzień dobry. I myślę, że zaczniemy sobie od tej części najbardziej formalnej, najbardziej oficjalnej. Poproszę Panów o parafowanie przygotowanego listu intencyjnego. To jest ten moment dla fotografów, to jest ten moment dla kamer wideo. Poprosimy do zdjęcia. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło się z Państwem spotkać, dlatego że intencja tego spotkania jest szczególna. Dzisiaj zawieramy list intencyjny, wedle którego zawrzemy umowę na promocję marki Polskie Przetwory. Jak wiemy, marka ta jest już od jakiegoś czasu związana z naszym klubem, funkcjonowała wśród partnerów, sponsorów, natomiast dzięki dzisiejszemu listowi intencyjnemu i umowie, którą zawrzemy, jestem przekonany, że ekspozycja tej marki w hali będzie znakomicie lepsza, powierzchnie reklamowe na parkiecie, na bandach diodowych, na strojach meczowych. Polskie Przetwory to marka, która jak wiemy ma zakład produkcyjny we Włocławku, tym bardziej jestem szczęśliwy i bardzo w tym miejscu chcę serdecznie podziękować władzom Krajowej Spółki Cukrowej w osobie Pana Prezesa, jak również chcę podziękować Panu Prezesowi Radosławowi Piesiewiczowi za pomoc. Bardzo dziękuję. Dziękujemy Prezesowi. Poproszę Pana Tomasza Regę, członka zarządu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to prawda. To prawda, na mocy tegoż listu intencyjnego nawiązujemy współpracę z klubem koszykarskim Anvil. Ktoś by się spytał dlaczego? Z dwóch powodów niezwykle zasadniczych. Po pierwsze, tutaj wchodząc godzinę temu do klubu widziałem taką dużą, ładną tablicę, na której były następujące cyfry. Trzykrotny mistrz Polski, ośmiokrotny wicemistrz, trzykrotny zdobywca brązowego medalu w mistrzostwach koszykówki w Polsce. Można powiedzieć tak, mówiąc koszykówka w Polsce ma się na myśli legendy typu Śląsk Wrocław, typu Lech Poznań, ale przede wszystkim Anvil Włocławek. Doskonale wiemy, jakim zespołem jest Anvil, jak jest zarządzany i jakie przynosił i mam nadzieję będzie przynosić dalsze sukcesy. Dlatego bardzo się cieszę z tego porozumienia, bo to jest dla Krajowej Spółki Cukrowej też zaszczyt taką drużynę sponsorować. Ale jest też drugi powód, o którym tu wstępnie wspomniał Pan Prezes. Mamy inną markę, legendę w Państwa mieście, we Włocławku, a mianowicie Polskie Przetwory, fabrykę, która kiedyś nazywała się Włocławek. Z różnych powodów tak się już nie może nazywać. Wszyscy doskonale w całej Polsce wiedzą, co Polskie Przetwory produkują. Doskonałe soki, doskonały ketchup, doskonałe też sosy bolońskie, sosy do spaghetti. Dlatego powiem tak, spotkały się dwie legendy w Państwa mieście tutaj dzisiaj. Anvil Włocławek i Polskie Przetwory. Dlatego te dwie legendy będą ze sobą współpracować i mam nadzieję, iż przyniesie to korzyści w postaci kolejnych mistrzostw Anvilu. A dla naszych pracowników, bez wątpienia, którzy będą na mecze przychodzić Polskich Przetworów, będzie to doskonała okazja do świętowania radości z osiąganych sukcesów Anvilu Włocławek. Dziękujemy bardzo Panu Tomaszowi Redze. Panie Prezesie, oddaję głos Panu Radosławowi Piesiewiczowi.
Szanowni Państwo, Szanowni Panowie Prezesi, ja się cieszę, że w mieście, gdzie koszykówka to nie jest tylko sport, to jest kultura, to jest coś niesamowitego, to są fantastyczni kibice, którzy licznie przychodzą tu na halę, dopingują gorąco swoich zawodników. I ja, jako szef Polskiej Ligi Koszykówki, cieszę się, że klub, który jest zarządzany przez prezesa Arkadiusza Lewandowskiego, zdobył teraz w niedawnym czasie 2 Mistrzostwa Polski. Gratuluję Panie Arkadiuszu, bo naprawdę wielki szacunek za to, do czego Pan doprowadził. Myślę, że i jestem pewny, że Krajowa Spółka Cukrowa, inwestując jako polskie przetwory, okazuje się, że jest mecenasem sportu, jest firmą odpowiedzialną i wierzy w sukcesy Anwilu Włocławek w kraju i mam nadzieję, że w przyszłości też w rozgrywkach fibowskich. Szanowni Państwo, dla mnie jest to szczególny dzień, no bo jesteśmy tuż po eliminacjach do Igrzysk Olimpijskich. Miałem okazję obserwować tych wspaniałych zawodników w Kownie i liczę na to, że te środki, które teraz będą przekazywane przez spółki Skarbu Państwa, przez Krajową Spółkę Cukrową, wspomogą też w odkrywaniu młodych talentów i w rozwijaniu ich i też w mieście Włocławku. Także cóż mogę powiedzieć, cieszę się, że ta współpraca będzie na takim poziomie dla obu firm zadowalającym i będzie ona korzystna dla obu stron. Gratuluję Panom, Panie Prezesie, dziękuję za to, że mówię do Pana Prezesa Tomasza Regi, za to, że zaufał Pan koszykówce, że inwestuje Pan z całym zarządem w wszystkie kluby koszykarskie. Jest to, myślę, że zauważalne i zwroty marketingowe na pewno będą duże. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Panu Prezesowi i drodzy Państwo, to jest ten moment, w którym część formalna się kończy. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania do któregoś z prezesów, zapraszam. Proszę bardzo. Czekam na Państwa pytania. Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anwil, sponsor strategiczny klubu.